W zeszłym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu obchodził swoje 75-lecie. Na przestrzeni lat uczelnia przeszła swoją metamorfozę. Obecnie rocznie uniwersytet kształci ponad 10 tysięcy studentów na 11 kierunkach. Podsumowaniem różnego rodzaju wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu było spotkanie 4 rektorów byłej Akademii Ekonomicznej oraz dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego, w trakcie którego profesorowie podsumowali to, co się działo w minionych latach oraz umówili przyszłość uczelni. Ja jako sukces uznaję to, że my bardzo dobrze kształcimy zarówno menadżerów, którzy pracują u kogoś, tak, u właściciela, nazwijmy to, jak i kształcimy takich ludzi, którzy są właścicielami, którzy tworzą własne biznesy. Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu dąży do tego, aby z jednej strony być akademicką uczelnią, a z drugiej być wyspecjalizowaną w relacjach z biznesem. Bo wiemy, że dzisiaj edukacja radykalnie się zmienia, w przyszłości jeszcze będzie zupełnie inaczej wyglądała. Przychodzą do nas coraz młodsze pokolenia, które w zupełnie innym świecie żyją i one na pewno nie będą chciały takiej tradycyjnej edukacji tutaj pobierać na uczelniach, także u nas, więc tutaj będzie rewolucja związana i z takimi nowymi metodami kształcenia. To nie tylko zdalna edukacja, ale gry, symulacje biznesowe i wszystko, co wokół tego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kluczową rolę odgrywa również rozwój nauki na poziomie międzynarodowym. I chcemy, żeby ta nasza nauka była wyróżniająca się, żeby te nasze działania, badania naukowe, projekty naukowe były reakcją na potrzeby biznesu, na potrzeby rzeczywistości gospodarczej, gospodarki, czyli takie badania inspirowane praktyką gospodarczą, my to nazywamy. Jednym z wyzwań dla Uniwersytetu Biznesu jest także doskonalenie kształcenia ustawicznego. Bo dla naszej uczelni kształcenie to jest nie tylko kształcenie studentów, ale no osób, które już pracują i w ramach studiów podyplomowych, studiów MBA, szkoleń, no myślę, że będą coraz bardziej potrzebowały wzbogacania swojej wiedzy, no i my musimy się na to nastawić i tutaj też będą zupełnie inne wymagania. Bo ten rynek się zmienia, te studia podyplomowe wymagają zupełnie nowego podejścia. Więc to są wszystko wyzwania, powtarzam, ogromnie ciekawe, traktujemy jako wyzwanie, nie jako problemy, z którymi będziemy musieli się borykać i zmierzyć w tej przyszłości i bliższej, i myślimy takiej 2030 i dalej. Echo 24, Nina Jewtuszenko.